Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Ghost of Tsushima. Właśnie podchodzimy do naszego senseja Ishikawy, który gdzieś tutaj zaraz na nas czeka. O, 30 metrów i zaczynamy kolejną misję z nim związaną. Idziemy po, na... O, polowanko na Tomoe. A tam ktoś już czeka. Duch! Nie zabijaj! Co się dzieje? Wiesz, co chcesz! Nie jestem złodziejem. Wszyscy wiedzą, że napadacie na wozy. Duchi i demon Sensei! Sensei Ishikawa? To kłamstwo. Sam was słyszałem. Słyszałeś? Kiedy? Niedawno. Gnaliście drogą jak wygłodniałe wilki. Nie wiem, o co mu chodzi. A chciałbym. Lajeczek, komentarz, subskrypcja, powiadomienie, Twitch i zapraszam do Discorda. Kto za to odpowiada? Damy radę. Poszukuję Ishikawy na północ od wioski. Top. Pięknie. No dobra. Czyli ten Ishikawa coś tu knuje. On jest tu... On jest łucznikiem. Więc będzie gdzieś wysoko, no to cofka. No halo. Inaczka, man. Tup. I jeszcze kolejne półeczki. To brzmi groźnie. Sensei. No halo. Kolejne i cyk. Ja tak lubię, jak on jedzie, że oni są mięciutcy. Przyjemnie. Uti! Kurczy byku. Się pojawiłeś. Nie ma za co, senseju. No co, ja mam ci chronić dupsko? Nareszcie się pojawiłeś. Tyś jest duch. Jam jest... Co się stało? Napadnięto jego karawanę. Dużo ataków ostatnio. Ludzie mówią, że kradniecie zapasy. Albo, że pomagacie Mongołom. Odpoczywaj. Omówię to z panem Sakajem. Tomoe za tym stoi. Sieje paranoję i strach. Atakuje wozy i nas obwinia. Za późno do nich dotarłem. Ocaliłem go, ale nie innych. Gdzie go napadli? Blisko. A co? Znajdź to miejsce. Idź za resztą grupy Tomoe do obozu. To ma sens. O co chodzi? Nic. Wytrąciła mnie z równowagi. Skończymy z tym. Odpocznij. Zjedz to, co ci dałem i poczekaj, zanim ruszysz dalej. Dziękuję, senseju. Pokaż, tak gdzie na niego napadli. I obudowo. Cyk, kłań. Jak mnie znalazłeś? Ktoś słyszał pościg za konwojem. Ludzie unikają dróg z powodu Tomoe. Kiedy usłyszałem o karawanie kupieckiej, ruszyłem jej śladem. Bardzo dobrze, chłopie, zrobiłeś. Czemu Tomoe miałaby atakować karawany w prefekturze Kusi? Nie ma znaczenia strategicznego. Nie, ale świątynia Kusidera daje nadzieję. Może Mongołowie chcą złamać nasze morale. Nie brzmisz zbyt pewnie. To chyba nie jedyny powód. Tomoe zdradziła wszystko, czego ją uczyłem. Potem zdradziła mnie i w
końcu własną ojczyznę. Będę ją ścigał po kres świata. Maja 200 IQ to to, że wpisałaś inną datę urodzenia dla Discorda? Szybcie! Tup, 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 tup. Idziemy szukać Tomoe. Z radzieckiej piczy. I kolejne ofiary Tomoe. Zobaczmy, czego się dowiemy. To ostrzeżenie dla mieszkańców Kusi. Od Tomoe. Od pana Sakaya i Senseiya Ishikawy. Zakazuje się podróżowania po okolicy. Pod karą śmierci. Prymitywne, lecz skuteczne. Okej. Coś jeszcze? Nikt inny nie przeżył. Japońskie i mongolskie strzały? Oczywiście. Które konto ma już F? No dobrze. Anything else? Musiałem sobie wdepnąć. Ruszyli dalej drogą. Znajdziemy ich. Tomoe i jej ludzie. Ostatni raz napadają kogoś w prefekturze. Chodźmy. No jeszcze ze trzy misje z tobą, zobaczymy. Udaj się z Ishikawą na miejsce zasadzki. Dobrze, tak zrobimy. Szybko! Gwiazda! Ale biegnie tam szy... Bo to kurde szybciej ludzi, bo... Szybko! Nie ma czasu na zwiad! No i kto tu rusza do walki z niezawiązaną Hakamą? Myślę, że wiedział, co znaczy Hakama. Nie oddalaj się, chłopie, ja tutaj sobie ładnie wszedłem. Od dobrej strony... Ojejej... Od dobrej strony... A ty mi takie pupsko odwalasz. Co ona tu robi sama? Uwolnię ją. Pomóż mi! O nie! Nie! Proszę, nie! Chcemy pomóc. Mówiła? Mówiła? Tomoe? Co powiedziała? Mówiła, że mogę żyć, póki nie nadejdzie samuraj. Aha! Na wzgórzu! Taka rzekłbym, że całkiem zasadzka. Au! Dobra, wejście jest. O, wyskurczybyki. Tylko czy mogą mnie zdjąć w ten sposób. Obcasa i jeszcze raz. Co za... O! O, o, cyk. O, jest elegancko. Cyk, 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 cyk. Już udało się. Ops, ops, ops. Sakai. Tomoe zastawiła pułapkę. Daliśmy się podejść. Rozmawialiśmy 2 dni temu. Z Tomoe? Nie. Z zakładniczką, która widziała Japonkę i Mongołów. Poprosiłem, żeby dowiedziała się, gdzie stacjonują i zdała raport. Co takiego? Mogło być inaczej. Stalibyśmy nad ciałem Tomoe. Mówisz o tym, co znaczy być wojownikiem. Tomoe to podważa. A niczym się nie różnicie. Oczekujesz, że będziemy idealni. Twój wuj, ja, Masako Adachi. Ale tylko dziecko oczekuje ideału. Dokończ myśl, senseju. Wszyscy nosimy broń. Wybieramy między życiem i śmiercią.
tobie przychodzi to zbyt łatwo. Inaczej bym nie żył. Ty także, duchu. Coś w tym jest. Nie każdy może być samurajem. Ale wszyscy zabijamy. Musimy się jeszcze zająć obozem w Otsunie. Tak, Maja, za 3 lata będziesz mogła zmienić maila. Kurde, poważne rozmowy są, a ty mi takie rzeczy o mailu piszesz. Tutaj dostaję pouczony. Ja bym... Dobra, zmaksujmy... Tutaj 2 punkty potrzebne. Przynt. Technik. Postawa, dobra. Po co komu poważne rzeczy, kiedy można się śmiać z Discorda? Kurde, nie lubię strasznie... O, to mi pasi. Strasznie nie lubię takich... O Jezu, ile tu jest rzeczy. Czy to jest kolejne? Dziennik opowieści. Teraz będzie 7 z 9, tak? Łapanie, ile tego jest? Dobra, to lecimy. Ostrach od... czegoś tam. I od razu lecimy z następną misyjką, bo tylko 12 minut nagrania jest. I ha. Pora wziąć się za rysowanie. Dokładnie tak, obóz pana Shimury. I kalafon. Na kamienia. Ale żyje. Żyje. Taka szaka lamury? To zbierz wszystkich subskrybentów. To nie trudne, bo jest ich 5. Tup. I lecimy znaleźć Ishikawę na chacie. A, nie na chacie, tylko w chacie. Ty jesteś pan Sakai? Ja. No, wszyscy tu ryczą, jakby Ishikawie się coś stało. No halo. I Ran widziała ich obozowisko? Zgadza się, senseju. Sakai. Senseju Ishikawa. Czy to wszystko jej sprawka? Tomoe nie próżnowała. Pewna kobieta, Ran, wie gdzie jest. Chodźmy. Let's go. Pod strach odsunę. Skąd wie, gdzie jest obóz Tomoe? Znalazła go, wędrując po lesie. Szczęście, że żyje. Wszyscy poza nią zginęli. Nazywasz się Ran? Biegnie. Owszem. Tym, którzy cię skrzywdzili, przewodziła jedna z nas? To moje. Nie zapomnę tej twarzy. Należała do tutejszej grupy złodziei. Niemożliwe. Tomoe pochodzi przecież z Umugi. Jakoś się tu znalazła. Jej łuku bała się cała Otsuna. Podobno potrafiła zestrzelić lecącego sokoła z zawiązanymi oczami. Tamten obóz. Gdzie on jest? W lesie. Na południowym zachodzie. Między
rzeką, a zachodnim brzegiem. Okej, to idziemy jej szukać. Aha, może przyjdą subskrybenci, mówisz? Wszystkie lekcje, powierzone sekrety. Na nic. Stary głupiec. Dlaczego mnie okłamała? Tomoe nic ci nie powiedziała. Z początku chciałem przyjąć Tomoe jak córkę. Wyszkolić ją. Dla kogoś takiego to zupełna odmiana losu. Zabrałem jej to. To płatna zabójczyni. Bo jej sensei zawiódł. Wróciła do dawnego życia. Zmarnować szansę na lepsze życie to jedno, ale terroryzować swój lud. Wiem o tym, Sakai. Czyżby? Mogę liczyć, że zrobisz to, co trzeba? Musimy znaleźć obóz. Trzeba powstrzymać tą małę, nim znów zabiję. Jadymy. No ale to nie koniec, no chłopie, tutaj trzeba coś więcej niż tylko za nią iść. Miejsca, które dobrze zna. Jest zdesperowana. Ma za sobą mongolskie imperium. Jeśli pomieszamy jej szyki, być może Han odbierze jej wsparcie. Moglibyśmy to wykorzystać, poróżnić ich. A gdyby się udało i Tomoe by od nich odeszła? Prefektura Otsuna. Boże, tutaj dobrze jest robić te dodatkowe misje. Gdyby zechciała walczyć z Mongołami, mogłaby się przydać. Oczywiście, dopóki nie przeszyłaby cię z nienacka strzału. Coś w tym jest, no ale... Tamta kobieta mówiła, że Tomoe dręczyła ludność. To musiało być lata temu. Tomoe byłaby dzieckiem. Tak, w młodości. Dawała sobie radę pośród bandytów. Nawet aha, ktoś dwa razy starszy by nie podołał. A ty nic nie podejrzewałeś. Gdy rozpoczęła u mnie naukę, ukrywała w rękawie małe ostrze. Wykradała też jedzenie. No tak, to nie były oczywiste znaki. Były też inne. Tak bardzo chciałem, by mnie zastąpiła, że zignorowałem prawdę. Obóz jest niedaleko. Idealne miejsce na zasadzkę łuczników. Oczy otwarte. Okej. Okay. Zsiądźmy. O, jak on mówi zsiądźmy, to zawsze się zaczyna. Idziemy, odczuj, idziemy. Znajdź miejsce obserwacyjne. Tutaj. Tutaj. Znajomy widok. Co widzisz? Przyjrzyj się. Japońskie strzały. Oczywiście. Co jeszcze? O. Ciała wykorzystywane jako cele. O nie. Zniszcz ten obóz. Tylko wypatruj to mowę. Jestem gotowy, senseio. Udasz pierwszy. Zaczekam. Kogo by najpierw? Nie. Ale padaka. Dobra, bo ty chłopie, lepiej strzela się tu. Lepiej się radzę, o. Nożykiem. O nie. Turlaj się, chłopie. Łatwo. Znowu na live nie wszedłem? Co to znaczy? Dobrze, jestem na kanale live. A co to zmienia? Nie wszedłem na live, bo uwaga. Maja, słuchaj. Nagrywam. 4 subskrypcje. Nie. Co tu dalej? O, klejąca bomba. No ale to ja tutaj... A ty chłopie, tu widzisz jakieś znaki?
To jest jak ten kurde drągal wbity w ziemię. Nie pomagasz. Może to tutaj coś. Senseju, tutaj. Co tutaj? Co ty tu widzisz? Aha. Może to domowe. Sensei i duch. Zaczynam mieć was dość. Twoi ludzie nie żyją. To koniec. Zasadzka. Będzie grubo. Ruszaj za tobą. Ja ich odciągnę. Jazda. Pierwszy raz jej głos usłyszeliśmy. W końcu wystąpiła w tej grze. Tomoe, pora to zakończyć. Wmawiaj to sobie dalej. Tomoe wróciła. Jazda, 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 jazda. Nie uciekniesz mi, Tomoe! No, szybciej weź jeść, bo ziewam. No właśnie, to jest dobre pytanie. O, będę się z nią lać. Coś mówiłeś? Trochę. Jesteś pan Sakai. Nowy pupilek. A ty jesteś łuczniczką, która odrzuciła szansę na lepsze życie. Tak ci powiedział? Tomoe, na co czekasz? Chciałam cię ostrzec. Uważaj. Sensei chciał mnie zabić. Z tobą też spróbuję. Dzięki za troskę. A teraz to zakończmy. To już koniec. Nie mam nic. Nikogo. Odłóż łuk, Tomoe. Co się dzieje? What the fuck? Zniknęła. Muszę powiedzieć Senseiowi. Wróć do Ishikawy. A mogę się tepnąć? Nie umarła właśnie, to chodzi, że żyje. O nie! Mój lej się odzywa, nie chce mi się tam iść. Tyk. Tyk. I obsasa w górę. Dobra, niech będzie, że tędy, no. Przekonali mnie. Tędy działa. Prawej gdzieś, kłoń? Hello, kłoń. Wróć do Ishikawy. No i co ty na to, że próbowałeś ją zabić? Nie powiedziałeś mi tego. Kopie. Kopie. Co teraz powiesz na to? Ma to... dupę tą... Sakai, co się stało? Co się stało? Chłopie! Tomoe mogła mnie zabić, ale żyje. Pozwoliłeś jej uciec. Zeskoczyła z klifu. Widziałem. Widziałeś tylko to, co chciała. Jest zdesperowana. Tak. Przez nas. Myśli, że mistrz mnie zdradzi. Wcale nie. Próbuje za wszelką cenę nas poróżnić. I to działa. Nie. Nie działa. Dobrze. Kiedy będziesz się zastanawiał, na co mnie jeszcze stać, najpierw spytaj siebie. Już staje chyba rozumieć. Myślę, że uda się na północ, żeby przypodobać się Mongołom. Znajdziemy ją. Kurde, skończyliśmy na razie jakby na etapie terenu i Ishikawy. Ostrach odsuny. Ciach, ciach. Jest punkt techniki.
Talizman wydajności. Pac, pac. Coś więcej? Chyba nie. W takim razie dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Także lajeczek, komentarz, subskrypcja, dzwoneczek, Twitch i Discord. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Wszystkie potrzebne linki są w opisie i na razie, pa, pa.